Jesteśmy szalenie zdumieni i szczęśliwi, że taka ilość prac się pojawiła w organizowanym przez nas konkursie. Świadczy to o tym, że młodzi ludzie chcą współtworzyć nasze sąsiedztwo, chcą współtworzyć rejony. My się cieszymy, że mamy rejon podatny do rozmów z młodymi ludźmi, wysłuchiwania ich potrzeb. Prace, które, zwłaszcza te, które zostały nagrodzone, są to prace, które pokazują, ludzie chcą zabudowywać tereny, chcą również organizować te tereny, patrzą przestrzennie na całe duże tereny, nie jednostkowo wyciągają swoje tak zwane M4, nie patrzą na swoje cztery ściany. Faktycznie otwierają oczy na największe obszary, a my w ten sposób właśnie planujemy nasze osiedla. Patrzymy od dużych obszarów do jednostek i tak zamierzamy kontynuować i na pewno wykorzystywać i już wykorzystujemy niektóre pomysły. Świadomość młodych ludzi mieszkania w mieście. To jest spójne dla wielu prac. Faktycznie młodzi ludzie chcący mieszkać w mieście, oni szukają w mieście od razu terenów, których kiedyś szukali na zewnątrz miasta. Czyli szukają terenów zielonych, szukają w naszym mieście pracy, szukają miejsc, gdzie mogą rozwijać się, czy to sportowo, czy rekreacyjnie, jakikolwiek inny sposób.